Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu typowo takim domowym. Już jak gdyby zapowiadam, że jeżeli ktoś takich nie lubi, bo uważa, że wiecie, że to jest nudne i tak dalej, to nie będzie zadowolony z takiego vlogu. Ale tak poczułam się, tak słuchajcie, dzisiaj już jesiennie w ogóle chodzę w swetrze, w skarpetach. Pokazałam Wam, że już zmieniłam tapetę na laptopie. Zaraz pokażę Wam, bo na telefonie już też zmieniłam na taką jesienną. I ja generalnie lubię taki jesienny klimat, naprawdę. Szczególnie, że na razie pogoda tej jesieni jest fajna. Nie pada, może troszeczkę wieje, ale jest całkiem przyjemnie. Robię sobie kawkę. W ogóle chcę się teraz... O, nienawidzę, jak to mleko tak pluska na koniec. Teraz chcę się pić kawę, herbatę, bo kiedy było tak gorąco i chciało mi się, wiecie, dostać trochę energii, czyli kiedy powinnam sobie zrobić kawę, to było za gorąco dla mnie na kawę i wolałam wypić sobie na przykład zimnego energetyka takiego. Ja w ogóle lubię zimne napoje ogólnie, jak już mam pić cokolwiek, czy to energetyk, czy cokolwiek innego, no to uwielbiam, żeby było to takie z lodówki, z lodem. Zawsze wszystko muszę pić takie zimne. A teraz, kiedy jest tak właśnie chłodno, no to z większą przyjemnością piję się taką ciepłą kawkę, bo jest w ogóle tak zimno i mi jest zimno. U nas jeszcze nie powłączali ogrzewania, a gdyby już włączyli, to już bym na pewno z dwa kaloryfery uruchomiła. Ale no dobra, ubieramy się cieplej, jest sweterek. Bardzo gruby, zresztą są skarpetki, także jest kawusia w moim kubeczku z Zakopanego, specjalnie z takich fajnych rozmiar kupiłam. Dla mnie to jest rozmiar idealny na kawę, bo to nie jest duży kubek, nie jest też mała filiżanka. Moja tapeta, taki kolaż jesienny, o 11:11, jak możecie zobaczyć. No i co, i my sobie siedzimy. Ja sobie właśnie zrobiłam kawę. Alan jest u siebie w pokoju, się tam bawi. Właściwie to miał sprzątać. Powiedział, że posprząta, ale szczerze w to wątpię, że tam posprząta. Po prostu chciał, żebym mu ściągnęła klocki i powiedziałam, że ściągnę mu klocki, jak posprząta na razie to, co ma porozwalane na podłodze. Ale po odgłosach nie wydaje mi się, że tam sprząta. No. I to tyle, siedzimy sobie w domu. Naprawdę, słuchajcie, tak mnie przeszywa zimno, że Matko Boska, ale ja generalnie jestem bardziej osobą taką, która jest częściej zimno niż ciepło. Także tak. Wczoraj dodawałam tam taką relację swoją na Instastory a propos właśnie tych moich włosów, bo ja już o tym wspominałam w poprzednim, czy tam jeszcze poprzednim vlogu, że chciałabym je ściąć i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to tak jest, to muszę znaleźć sobie jakieś rozwiązanie, bo dopóki go nie znajdę, to będę tak dręczyła ten temat, że się zadręczę. Miałam już taką samą sytuację przed wakacjami, ale wtedy sobie powiedziałam, dobra, zetnę się na jesień, wakacje, wiecie, jak to wakacje, gdzieś tam są jakieś wyjścia, gdzieś do klubu, to prędzej są mi potrzebne rozpuszczone włosy, bo tak na co dzień, to przecież ja nie chodzę w rozpuszczonych włosach, po pierwsze, bo moje włosy byłyby wszędzie. No po drugie, to jest średnio wygodne tak naprawdę chodzić w takich długich włosach rozpuszczonych na co dzień. I ja zazwyczaj wtedy stwierdzam, że takie włosy są niepotrzebne i nawet jak komuś mówię, jak widzę, że dziewczyny mają czasami piękne, długie włosy, szczególnie, no chociaż mi aż tak bardzo długie się nie podobają, jak niektórzy noszą na przykład do pasa takie naturalne włosy, bo dla mnie jest to nieużyteczne, jeżeli ktoś nosi to ciągle, nie wiem, w warkoczu, w kitce, no to to nie jest takie użyteczne. I sama też jestem tego zdania, że jeżeli ja noszę raczej związane te włosy, to po co mi one są? Jak miałabym je ścięte, no to wtedy bym musiała je nosić, bo bym ich tak nie związywała po prostu. Także takie wiecie, poprzednio nie było mi ich tak szkoda ściąć, dlatego że moje były niewiele dłuższe, ja je wtedy tylko tyle ścięłam. A teraz no to będzie dość dużo ścięcia, bo moje są teraz dość długie i to jest, wiecie, ja w sumie kilka dni temu mówię, a wezmę sobie, przecieniuję te włosy, może mi się wtedy odechce już zmian. No ale zobaczcie, jakie długie są moje włosy teraz, czyli ścięcie wchodziłoby, to jest aż tyle około włosów do wycięcia, no to jest szkoda
fes, bo to bym nie ścinała dotąd, tylko tak troszeczkę taki dłuższy ten bob by musiał być. Czyli takie mniej więcej dotąd. No to zobaczcie, ile to jest do ścięcia włosów tutaj. No dużo, jest ich dużo. Dlatego nie wiem. Ale już powiem wam też, ale kolejną stroną jest to, że znudził mi się taki mój wygląd. Szczególnie, że tutaj cały czas mam krótsze te włosy. Ja je ostatnio też już podcięłam, bo były tak popalone. Teraz są super fajne, takie lekkie. Ale są no krótsze, po prostu są krótsze. Ja i tak z tej strony mam mniej włosów. A jeszcze teraz jak je tu podcięłam, ale musiałam je podciąć, bo one by się i tak same z siebie skruszyły. Dlatego z tej strony zrobiłam coś podobnego, też sobie tutaj poskracałam, grzywkę sobie troszeczkę też tak skróciłam, przedegażowałam je, żeby tak mi się właśnie bardziej unosiły do góry, no i nie wiem teraz, i nie wiem, cały czas się nad tym zastanawiam, cały czas to za mną, słuchajcie, w ogóle mega, mega chodzi. Wczoraj nawet mówię do mojego Adriana, że zapytałam się go, o której on się będzie w domu, bo wiesz co, chyba po prostu zadzwonił, mówi się do tego fryzjera i pójdę. On też nie do końca chce, żebym ja ścięła włosy, bo on lubi właśnie dłuższe włosy. No i teraz właśnie dzwoni, także... Sorry. Halo? No i dobra, już jestem. Adrian dzwonił, że już jedzie. I w sumie przez to Alan wybił mnie teraz, co chciałam powiedzieć wam. Aha, że jest teraz też taki jesień, tak samo jak i wiosna, jest takim bardziej modową porą roku, że zmienia się jak gdyby nasza garderoba, zmieniamy kolory i tak dalej, i tak dalej. No i u mnie też trwa, wiecie, już wybieranie. No kurtkę Alan ma, buty mu właśnie zamówiłam, czekam. Żałuję bardzo, że H&M, zależy kto co woli, H&M. Nie ma tak szybkiej dostawy jak Zara, naprawdę, tylko trzeba czekać, ja już te buty zamówiłam przedwczoraj, ich jeszcze nawet nie wysłali, także pewnie one nawet nie dotrą w tym tygodniu, niestety, ale no ale czekam, poczekam, zobaczę, czy będą wystarczająco ciepłe, bo takie mu dobrałam fajne nawet do kurtki. Byliśmy mierzyć w Decathlon, w sumie w H&M-ie też, myślałam może, że będą stacjonarnie te, ale niestety nie było. No i zamówiłam, zobaczymy właśnie, czy, bo jak gdyby rozmiar się chyba nie martwię, bo w sumie przymierzałam właśnie w H&M mu dla porównania inny model dla rozmiaru, także mam nadzieję, że rozmiar będzie ok, ale chodzi mi o to, żeby one były dość ciepłe w środku, a są takie z polarem niby, no to powinny być w miarę ciepłe. Sama też już szukam, słuchajcie, kurtki na zimę, ale to w sumie dlatego, że tak naprawdę za miesiąc już będzie taki okres do kupowania kurtek. Przynajmniej u mnie tak było w domu i na przykład u mojego męża też było tak w domu, kiedy byliśmy dziećmi, że kurtki kupowało się właśnie w październiku, na 1 listopada już się szło w zimowych kurtkach, ale pamiętam też, jak sięgam pamięć w jakieś tam poprzednie jesienie, że zazwyczaj nosiłam te kurtki już szybciej niż 1 listopada, że było tak zimno. Dlatego gdzieś już właściwie, co ja mówię, za jaki miesiąc, jak już jest dzisiaj prawie koniec września. Który dzisiaj jest? No, 26, to tak naprawdę, no, w październiku to już niedługo trzeba będzie jakąś kurtkę sobie kupić. Ja myślę, że tak po 20 gdzieś ta kurtka. No i tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Chciałabym. Dalej nie mogę się zdecydować. Z zeszłego roku mam taki płaszczyk w sumie z futrem. I w tym roku chciałam skupić parkę z futrem, ale znowu mi się podobają płaszczyki. Ja to mam takie właśnie, że mi się te płaszczyki tak podobają. Ale stwierdziłam, bo najpierw chciałam sprzedać tą kurtkę z zeszłego roku, a potem mówię, a dobra, może sobie zostawię ją i będę miała płaszczyk i dokupię sobie parkę, tylko taką z futrem. No i nie wiem, i cały czas szukam czegoś fajnego, na pewno jeszcze pojawiam się, bo te kurtki są teraz drogie, trzeba będzie poczekać, aż dadzą, wiecie, sklepy rzucą jakieś minus 20, czy tam minus ileś, żeby się to bardziej opłacało kupić. No, i jeszcze a propos zakupów, to też od wczoraj polowałam na nową paletę Anastasii Beverly Hills, tą Sultry. Ja jak gdyby nie ulegam temu tak często, że coś tam wchodzi nowe, ja muszę to mieć, chociaż ostatnio też kupiłam tą jedną z czterech palet Morphe.
ale to dlatego, że nie miałam nigdy palety Morphe i ta jest jeszcze przy współpracy z Jaclyn Hill. No i tak byłam po prostu ciekawa tej jakości. Ale ta paleta Sultry jest o tyle inna, że to jest chłodna paleta, a ja nie mam w ogóle chłodnych palet. Ja w ogóle mam same palety z ciepłymi kolorami. Czerwienie, ciepłe róże, brązo, oczywiście beże, złota dużo. A takie jakieś bardziej chłodne brązy, szarości, róże chłodne właśnie, to nie mam. Srebrne kolory nie mam, a ta paleta jest właśnie taką chłodną paletą. I chciałam ją zamówić. Już się w sumie na nią zdecydowałam. Strona Anastasii Beverly Hills ma swoją stronę w Wielkiej Brytanii, CO UK. Niestety, nie wysyłają do Polski, słuchajcie, sklep online otwarty w Europie i nie wysyła na całą Europę. Prawie wszystkie kraje tam są. Słowacja, Czechy. No naprawdę, nie ma jednej Polski, no także coś tutaj jest nie tak. Później widziałam, że House of Beauty dodało tą stronę. W ogóle zobaczcie, jakie to jest, nie wiem. I House of Beauty strona.co.uk, bo to jest angielski sklep. Tam ta paleta kosztuje, uwaga, 43 funty, czyli to jest dobra, normalna cena. Nawet na stronie Anastasii oryginalnej, tam jest za 46 ta paleta. Nieważne, bo tam w sumie z przesyłką wyszłoby to samo. Ale tamta strona angielska również nie wysyła do Polski. Angielska strona nie wysyła do Polski, to jest dziwne. Natomiast House of Beauty ma swoją stronę polską, houseofbeauty.pl i tam już ta paleta kosztuje 270 zł plus przesyłka. Jaka w ogóle przebitka. To jest naprawdę niewiarygodne, słuchajcie. 43 funty, to wychodzi, uwaga. Uwaga, 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 będziemy liczyć. 43 funty razy 4,79, bo tyle stoi teraz funt. No to zobaczcie. To jest 205 zł. A tamci mają za 270. Zobaczcie, jaka wielka przybitka. Z przesyłką wyjdzie około 300 zł. To jest niewiarygodne. Poczekam oczywiście, aż będzie ona na, po prostu na Cult Beauty. I mam nadzieję, że nie będzie to jakoś, wiecie, długo, że to jeszcze będzie w tym tygodniu, kiedy oni ją po prostu dodadzą, bo się później jeszcze rozmyślę albo wydam pieniądze na coś innego. Dobrze, to tyle na teraz. Kończę kawę. I do później. O, już mi ktoś tutaj zgasił się. A, miałam coś. Jak widziałyście, obiad się już gotuje, a ja pakuję paczkę. Właściwie już ją spakowałam, będę wypisywała teraz adres, tylko szukam długopisu. Kiedyś mieliśmy takich dużo, a teraz oczywiście wszystkie poginęły. Bo jak śledzicie mnie na Instagramie, co patrzysz? Jak śledzicie mnie na Instagramie, to widziałeś, że ostatnio wystawiałam moje palety, których już nie używam. To są takie palety bardziej drogeryjne, tam było Vivo Makeup Revolution, My Secret, chyba Technik tam też był. I tutaj mam już paczkę spakowaną. I ta paczka. Kurde, jeszcze będę musiała iść po telefon, bo przecież muszę sobie adres zapisać, spisać z przelewu. No dobra, no ja w każdym razie teraz będę wypisywała tutaj adres, później muszę wybrać się na pocztę. Też się wzięłam ostatnio za zerowanie takich wszystkich pozostałości moich tych właśnie podkładów takich drogeryjnych. Jak widzicie, tego już jest tylko tyle. To jest ten z LA Girl. Tu jest z L'Oreala Too Much. I to są podkłady drogeryjne, na które jak gdyby warto zwrócić właśnie uwagę. To jest Too Much. Ja mam kolorek W3. No i na razie jestem na etapie właśnie wykańczania tych dwóch podkładów. Jak ten tutaj wygląda na taki żółty, a ten bardziej taki pomarańczowy. No i to trochę taki jest, ale daje ładne wykończenie jak na taki podkład. No i dalej po kolei będę sobie gdzieś tam kończyła. To też chodzi teraz, że nie zawsze te kolory są fajne. To jest ten Wet n Wild, który też lubię. Generalnie podkład i tak o. I tak sobie właśnie teraz wykańczam te wszystkie podkłady, żeby one mi to po prostu
nie zalegała, wiecie, na co dzień są spoko, to są takie wystarczające, że tak powiem. Kiedyś bardzo dużo na co dzień używałam tego, zobaczcie, jak już mi się też kończy ten Born This Way. No, ale mam też inne, dlatego nie będę go dokupywała. I też tak szczerze, w sumie nie jest takim moim jakimś bardzo, bardzo, taki bardzo porównywalny do L'Oreala na przykład. No, do tego typu podkładów, czyli takich bardziej kryjących. No już słuchajcie, jestem po obiedzie, zupa mnie rozgrzała, super była, już widzicie, ubrałam się w taką grubszą bluzę, bo było mi naprawdę chłodno. Ale jak zjadłam, to mnie bardzo rozgrzało i my teraz już będziemy się, musimy iść na pocztę, gdzieś tam na spacer, chyba może pójdziemy do mojej cioci na herbatę. Także tak, ja się biorę właśnie za makijaż, żeby się ogarnąć tak trochę chociaż. I widzimy się później. I słuchajcie, wybrałam na dzisiaj podkład Clinique. Clinique to jest taka miniaturka Even Better Glow. One są w takim rozmiarze sprzedawane w Douglasie i są, występują w kolorze C1-52, czyli taki naturalny. I powiem wam szczerze, że on jest dość ciemny, także trochę słaby chyba dobór, jeżeli chodzi o kolor, ale ja muszę wam powiedzieć, że dla mnie jest to fajny podkład na co dzień, ja go lubię. Ja go lubię, pomimo że no niestety ten kolor jest taki beżowawo-ciemny. Trochę dla mnie za zimisty jednak. Ale tak to fajnie wygląda, bo wygląda tak bardzo naturalnie. Także możecie sobie spróbować. Widzicie, taka mała pojemność, bo tutaj jest 12 ml. Kosztuje właśnie 30 zł w Douglasie. No ale niestety ten kolor taki, widzicie, nie jest za jasny, także... Miałam sobie właśnie wymieszać go może troszeczkę, wiecie z czym wymieszam? Mam też taką małą próbkę podkładu tego Double Wear Light. I mam go naprawdę w jakimś jasnym kolorze, bo 0,5 to jest naprawdę jasny. No ale on powinien lepiej kryć, ma taki ładniejszy, cieplejszy kolor. Tylko, że właśnie jasny. O, ale kolorek jest śliczny. Może zamiast korektora go sobie po prostu założę. Dobra. Do później. Takich właśnie małych produktów i Clinique. To ostatnio, oho, halo, ostrość. Znalazłam coś takiego w Clinique. DIY Blended Yourself. Aha, to jest ten podkład. Blended Yourself Drops. Ponieważ są to, słuchajcie, właśnie takie krople pigmentu, które dodajecie sobie do swojego kremu codziennego i wsmarowujecie po prostu w twarz. A to wam daje, wiecie, trochę krycia i trochę po prostu koloru razem z waszym kremem, żeby było to super nawilżone. Myślę, że fajna opcja. Odkąd to mam, jeszcze nie zdążyłam tego w sumie spróbować, ale na pewno dam wam więcej znać. Nie wiem, czy to ma jakiś kolor, czy to jest ten 115. Nie wiem. Jesteśmy teraz, jestem z Alanem w samochodzie. Czekamy na mojego męża, bo jedziemy razem odstawić samochód na mainie. Właśnie tak lukam, czyli jedzie, bo jesteśmy na stacji, on tankował, ja na niego czekam. Byłam już na poczcie, wysłałam paczkę i odebrałam też paczkę i jedziemy teraz właśnie odstawić ten samochód, a później jesteśmy umówieni do mojej cioci na herbatkę. Alanek jedzie ze mną. Niuniu! Na pewno nie zareaguje, ale... Dobra, to do później.